Witajcie moi drodzy, przed nami Adwent, święty czas oczekiwania, tak go określamy. Wejdźmy w Adwent wraz z pierwszą niedzielą ze Słowem Bożym. Zapraszam do wyciągnięcia swoich Biblii i spotykamy się już za chwilę. Pojawią się znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów z powodu bezradności wobec huku morza i trzęsienia ziemi. Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię. Bo moce niebieskie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą i wielkim majestatem. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo i starania o życie, aby nie zaskoczył was ów dzień niespodziewany jak potrzask. Bo on nagle przyjdzie na wszystkich, którzy znajdują się na obliczu całej ziemi. Czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Mam nadzieję, że opis pojawiających się znaków na Słońcu, Księżycu i gwiazdach nie przeraził was. Ja, kiedy czytam ten czy podobny fragment Ewangelii dotyczący opisu czasów ostatecznych, albo kiedy słyszę takie fragmenty z ambony kościelnej, mam wtedy skojarzenie dotyczące lęku, obawy czy nawet grozy. Sądzę, że Jezusowi nie do końca chodziło o to, żeby nas utrzymywać w całkowitym napięciu. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ostatni wers niedzielnej perykopy ewangelicznej. Czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego. Słowo czuwajcie jest kluczem nie tylko do zrozumienia tego fragmentu niedzielnego, ale i całego Adwentu. Dlatego, że tak jak we wstępie powiedziałem, Adwent to jest czas oczekiwania. I słowo czuwajcie idealnie odpowiada atmosferze, która towarzyszy nam w przeżywaniu Adwentu. Mamy być w gotowości. I przypomina mi się sytuacja, która często jest widoczna w naszych domach, kiedy ma przyjść do nas na przykład gość. Dajmy na to ksiądz z kolędą. Ile w nas wtedy jest takiej niecierpliwości, zabiegania i chodzenia w kąta w kąt i zastanawiania się, kiedyż to ksiądz do nas zawita. Myślę, że gdybyśmy mieli takiego rodzaju wizyty częściej niż raz w roku, bylibyśmy chyba bardziej przygotowani na ostateczne przyjście Jezusa. Myślę, że to nie tylko daleko idące porównanie, ale rzeczywiście prawda, że kiedy byśmy mieli w sobie taką mentalność osoby czuwającej, czekającej, zmierzającej do spotkania za wszelką cenę, zrozumielibyśmy od razu, o co Jezusowi tutaj chodzi. Jezus nie chce nas przestraszyć, ale chce nas uprzedzić i nastawić nasze serca do czuwania. Pamiętajmy, że czuwanie na osobę kochaną, na gościa,
Wiąże się z miłością, wiąże się z oczekiwaniem takim, z nutką niecierpliwości, ale z takim przekonaniem, że ta osoba do nas jednak przyjdzie. I pamiętajmy, że w innym fragmencie pismo mówi: doskonała miłość usuwa lęk. Zatem oczekiwanie adwentowe i w ogóle oczekiwanie na ostateczne przyjście Chrystusa ma wiązać się w nas, ma wiązać się u nas z miłością, z oczekiwaniem miłosnym. Śmiem twierdzić, że Jezusowi przede wszystkim chodziło o to, abyśmy czuwali na Niego, bo On nas kocha. I skoro nasze serca są przepełnione miłością, to również nasze oczekiwanie ma być naznaczone miłością. I druga taka myśl odnośnie dzisiejszych czytań, z którą chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić, to jest doskonalenie. Święty Paweł mówi we fragmencie, który usłyszymy w drugim czytaniu, abyśmy się doskonalili, coraz bardziej uświęcali, abyśmy w tym oczekiwaniu na zbawienie ostateczne, na przyjście Chrystusa, nie stawali ciągle w jednym miejscu, ale szli naprzód. Cały czas, kiedy myślę o udoskonalaniu się, o uświęcaniu, mam w głowie pewien przykład, który usłyszałem kiedyś od pewnego franciszkanina, który mówił, że nikt nie jest tak święty, żeby nie mógłby być bardziej święty. I dawał też przy okazji takie porównanie, że jeżeli wykąpiesz się w najlepszych mydłach, płynach do kąpieli, żelach pod prysznic, jakkolwiek, i kiedy wytrzesz się najczystszym ręcznikiem, wyjdziesz spod prysznica czy z wanny, to gdybyś wziął na wacik kilka kropel spirytusu i przetarł nim swoje czoło, to zobaczysz, że na tym waciku jest jeszcze brud. Kurz, maleńkie drobinki, które się przyczepiły do nas, one są, cały czas są. Myślę, że ten przykład dotyczący kolędy, oczekiwania, takiego z lekką niecierpliwością, ale przede wszystkim z miłością na gościa, którego oczekujemy, oraz przykład z wacikiem i spirytusem, że nikt nie jest tak święty, żeby był jeszcze bardziej świętszy, będzie dobrym wejściem dla nas w Adwent. Panie Jezu, przyjdź. Przyjdź do nas, do naszych czuwających serc, do serc, które są spragnione miłości, gościa, który przynosi miłość, czyli Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, do naszych serc często zabrudzonych, które ciągle wymagają oczyszczenia. Przyjdź, Panie, z uleczeniem i uzdrowieniem, a także uświęceniem tych miejsc, które są do oczyszczenia i które Ty znasz. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Amen. A teraz zachęta. Pierwsza zachęta to jest do tego, aby jeszcze raz przeczytać sobie dzisiejszą niedzielną Ewangelię, żeby rozważyć ją i podzielić się swoim komentarzem do tej Ewangelii. Dzielmy się. Dzielmy się naszą wiarą, dzielmy się tym, co usłyszymy na modlitwie. A druga zachęta. Zapraszam Cię, bracie i siostro, do tego, aby codziennie, często powtarzać: przyjdź, Panie Jezu, Maranata, abyśmy weszli w ten Adwent z takim poczuciem i ze świadomością, że Jezus przyjdzie i że czekamy Go, bo On obiecał, że przyjdzie.
To jest oczekiwanie na gościa, który rzeczywiście przyjdzie. Błogosławionego czasu pierwszego tygodnia Adwentu i w ogóle całego Adwentu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Zostańcie z Bogiem.